czyli w kierunku jakby epidemii, że nie ma dostatecznych środków i tak i tak I to wszyscy mają z tym ewidentnie, ewidentnie problem. Chociaż znowu rozmawiałem, rozmawiałem ze znajomymi za granicą, a konkretnie w Niemczech, i w Niemczech to najwyraźniej inaczej wygląda, no to jest inne społeczeństwo. Podobno Bundeswera buduje, buduje szpitale gdzieś na Polowe, gdzieś na obrzeżach miast. No, nie ma chyba takiej paniki też, albo jej wcale nie ma wbrew temu, co mówią, no ale to jest społeczeństwo bardzo, bardzo specyficzne. Mi się przypominają takie taka książka, lektura książki dotyczącej tych strasznych bombardowań w 1944. 5 roku, kiedy alianci próbowali tym swoim tym swoim ogniem z nieba spalić niemieckie miasta i zatrzymać produkcję, no efekt był taki, że produkcja na samolotów rosła, tak, a nie, a, nie, a nie malała. No ale to jest bardzo mimo gigantycznych ofiar. To jest specyficzne społeczeństwo, ale to też pokazuje, że tam, gdzie jest zaufanie do rządu, tam, gdzie jest, ym, y, gdzie jest taka kultura, nawet ym, powiedziałbym, organizacyjna ryzyka, nie, i ryzyka, i w ogóle kultura organizacyjna, a Niemcy to ewidentnie mają. Ja bym tu pewnie dodał jeszcze Skandynawię, Danię. No to tam ludzie jednak zachowują się w sposób dużo bardziej zorganizowany, wierzą rządowi po prostu. A u nas nie wierzą. U nas nie wierzą, w Australii pewnie mniej wierzą, bo tam przecież niedawno były pożary i ten ich pierwszy premier minister, to chyba też za, za bardzo go nie kochają. W Stanach Zjednoczonych, no właśnie, chyba też nie za bardzo wierzą, bo to przecież jest pajac straszny. A u nas, no, u nas rządowi wierzą, 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 jak będzie, daję to bioro, a jak przestają, Dawać to nie wierzą, tak? Nikt nie jest naiwny na tyle, żeby, żeby wierzyć rządowi. Pojawiła mi się tutaj powiadomiarka, że czas do pracy, no ale moja droga powiadomiarka odkomputerowa to, to nie teraz. Teraz siedzimy w domu. No właśnie, i to, to też jest ważne właśnie, czyli ten kapitał społeczny się w takich momentach y, ujawnia i to jest bardzo ważne, ale no, tam gdzie już go nie ma to już jest, y, to już jest za późno. Nawiasem mówiąc o tym kapitale społecznym, pamiętam taką książkę małą. Kto pamięta, jest taki pan, dawny dziennikarz, się nazywa Ziemkiewicz. Nie będę tutaj brzydkich słów używał, um, chociaż jak wiecie, mam gębę niewyparzoną. I on napisał lata temu taką książkę Polactwo, muszę Wam powiedzieć. To jest bardzo ciekawa książeczka, jakby ktoś gdzieś wpadł. I, i muszę powiedzieć, że. Mądra książeczka. Ten pan mówi dzisiaj oczywiście kompletnie coś innego, ale jedna z jego, z jego wniosków jest mniej więcej taki, że, że pewien naród zasadniczo działa w ten sposób, że no, jak dają, to biorą, a mimo, że wiedzą, że dają na kredyt, że to wszystko się zawali na łeb, ale no bierzemy, bierzemy, bo czemu nie brać? Może się innym zawali na łeb. Może to taka piramidka, prawda? I się wali później wszystkim na łeb. Książeczka polacko pana Ziemkiewicza. Polecam, jakby ktoś chciał przeczytać, bo to jest bardzo ciekawa analiza polskiego społeczeństwa i, i dokonana przez kogo. No właśnie, co jeszcze na świecie? Widziałem też relacje z Lombardii, bo tam się dzieje teraz najgorzej. Musimy sobie świadomić, że Lombardia jest jednym z najbogatszych rejonów Mediolan i tak dalej, Unii Europejskiej, więc tam szpitale, wbrew pozorom, są bardzo dobrze wyposażone. Jeszcze wczoraj słyszałem relacje, kiedy doktor z Lombardii mówi, że oni sobie jeszcze radzą. Wbrew temu, co oczywiście media jakieś straszliwe relacje zamieszczają. Jedna z takich bardziej dramatycznych jest to, że starsi ludzie są brani na kwarantannę i potem tam umierają samotnie. No i to też jest tak, zaczęło o tym myśleć. No, wszyscy mamy starszych ludzi w rodzinie, więc trzeba się przygotowywać. Ja myślę, że będę tu o tym jeszcze też mówił, żeby jakieś środki łączności zapewnić, może i wideo, prawda, jakieś Skype, jakieś inne komunikatory swoim starszym osobom z rodziny. No bo co będzie, jak ich zabiorą, przepraszam, na jakieś, na jakieś, na jakieś kwarantanny? Musimy z nimi mieć jakiś kontakt, o tym trzeba myśleć teraz, a nie potem. Teraz myślcie. No dobrze, spójrzmy teraz, co się dzieje. To jest świnka, świnka, mówiłem. Kto nie słuchał jeszcze. To jest też podcast, gdzie nam Świnka towarzyszy. E, świnka nam no tutaj komentuje, jak może, czasami też kot, ale kot gdzieś jest tam zamknięty. Teraz o Polsce będzie. Co w Polsce? No, jest dobrze. Jest dobrze w Polsce w sensie hm, dobrze, a może niedobrze. No, jak słuchamy tych różnych en enuncjacji z mediów publicznych, no to jesteśmy w silni, zwarci i gotowi, a tu nie jest to najwyraźniej prawda. Muszę powiedzieć Wam, że ja tydzień temu, tam nie wchodząc w szczegóły, byłem na Sorze i czekałem sobie tam chwilę. I zdałem się taką rozmowę Polaków z Polakami, bo zbieram też ten Intel z różnych źródeł. Muszę powiedzieć, staram się e, zgodnie ze zasadami starego Prepersa dowiadywać. Co się dzieje, co w trawie piszczy naokoło w sklepach i tak dalej. No nie znaczy, że się przekradam, prawda, nocami, ale trzeba po prostu być czujnym teraz. I wtedy rozmawiałem z dwoma pielęgniarzami na Sorze. <głos》> nie pojechałem tam, żeby ich szpiegować, ale po prostu gdzieś sobie tam stali i słyszałem, jak rozmawiali, włączeni się do rozmowy. No i oni mówili, byli, mówiąc krótko, przerażeni, że nie ma środków ochrony, że w ogóle jest jakiś siwy dym, że to, co było, to ukradziono. Czy to od tygodnia się, a to było przy dużym szpitalu, zmieniło? Bardzo wątpię. Zresztą muszę powiedzieć, że skoro mówimy o tych środkach ochrony, to ja powiem szczerze, postawiłem sobie wczoraj takie zadanie, można powiedzieć, intelektualne. Wyobraźmy sobie, że dostajecie 100 baniek, powiedzmy, i macie w ciągu tygodnia zorganizować um, jakąś tam pracę nakładczą przy szyciu tych maseczek cholernych. Ile by wam to zajęło? Hm, no ja pamiętam moje, moje początki przedsiębiorczości, kiedy różne książki po domach, żeśmy składali w latach 90. gdzieś tam na przełomie tej eksplozji, no to różne rzeczy się robiło. No i ja mam wrażenie, że to można by zorganizować, bo to w końcu nie jest produkcja samolotów Mosquito, które nie wiem czy pamiętacie, Brytyjczycy zbudowali w czasie II wojny taki samolot, który był z drewna, super samolot Niemców strasznie zaskoczyło, ale między innymi jest jedną, że tak powiem, przewag tego samolotu było to, że właśnie był z drewna i mógł być produkowany w zwykłych warsztatach domowych jakichś i to rzeczywiście mnóstwo jakichś tam stolarzy się wzięło za produkcję samolotu, który był doskonały, no ale tak mi to przyszło na myśl, nie wiem czy te maseczki to jest taka zajebiście skomplikowana sprawa no właśnie. A propos tych maseczek, Polska y, zamknęła swoje granice i znowu wracając do tej mojej rozmowy z tym znajomym z Niemiec, powiedział, że w Niemczech wszyscy są, w, przynajmniej no, Niemcy są wkurzeni, l, l, jeżeli to mocniej nie, nie powiedzieć, bo Polska i Czechy zamknęła swoje granice. O tym nie wiedziałem, o tym wiedziałem, że zamknęła, ale w ogóle bez żadnego, można być konsultacji z Niemcami i nawet chyba dzisiaj rano słyszałem Ursulę von der Leyen, którą znacie, y, która mówiła, że no to, no, to powinno być wszystko koordynowane, no bo jeżeli nawet teraz Unia Europejska chce wspólnie gdzieś tam składać zamówienia na maseczki, na respiratory i tak dalej. No to jak to teraz wozić, jak są granice pozamykane? Muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony, że to nie, nie zostało skoordynowane. Bez sensu, prawda? No, po cholerę mamy tą Unię Europejską, to tylko żeby nam pieniądze przelewała, a no przecież ten handel musi jakoś się dalej odbywać. No ludzie, przecież to wszystko o tym jeszcze za, się rozpieprzy bez. Musimy żyć oprócz tej epidemii. W Polsce w ogóle taki wykresik sobie obejrzałem rano. 4 marca mieliśmy 0 przypadków, 5 marca następnego dnia 1, 6 marca 5, później 9 marca 17, 13 marca 68, 16 marca dzisiaj mamy pewnie ponad 150. No, widzicie, to rośnie niestety eksponencjalnie. I znowu minister Szumowski, który jest ostatnio tam uważany, za jakieś prawie półboga. No, ja widziałem jeszcze ostatnio zdjęcia, że on gdzieś tam na końcu stycznia sobie na nartach jeździł z tym drugim narciarzem, który robi swój job. No robi powiedzmy swój job. Więc uważano ostatnio za jakiegoś tam superbohatera. On zaczyna mówić o cztero, dzisiaj rano o cztero cyfrowej liczbie zakażonych, i to pewnie tak będzie. To pewnie tak będzie, no ale właśnie to, to takie od, odpał od niczego do. No to było dużo czasu, żeby ludzi jakoś z tym za, można powiedzieć, oswoić, żeby to jakieś działania podjąć, a to nagle nic. I mamy w ciągu ilu od piątego, 11 dni mamy 150 przypadków, wzrost jest potencjalny. Dziwna jest ta komunikacja, muszę powiedzieć, ale jest dobrze. Zamknięto wszystko na pałę. Teraz ja muszę powiedzieć, że pewnie zauważyliście, że jeszcze wcześniej mówiłem, że, że trzeba podjąć drakońskie środki. się z tym zgadzam, ale tak sobie myślę, że ja jednak mam pewien komfort, bo nie jestem rządem. Nie mam tutaj całej masy rzekomych analityków, modeli, i tak dalej, którzy podobno gdzieś są. Mnie do żadnych tam ciał zarządzania ryzykiem nikt nie zaprasza. Zresztą ja się tam nie pcham, ale nie wiem gdzie, jak zawsze te ciała, które zarządzają i jacy tam eksperci siedzą, ale jacyś siedzą. I teraz sobie tak myślę, że chyba ja bym to jednak zrobił inaczej, bo to, to całe zamknięcie zostało zrobione, taki naprawdę lockdown, shutdown, napałe. Wszystko stanęło i najgorsze, chyba nikt się nie zastanawia co dalej, tak? Powiedziano o tych dwóch tygodniach, co jest kompletną fikcją, i jeszcze raz powiem, że musicie sobie z tym zdać sprawę, z tego z tym zacząć żyć. Zasadniczo na ten moment nie brakuje żywności, ale znowu, no co będzie, jeżeli jakieś łańcuchy dostaw się posypią? Bo to jest problem, nie, że ona gdzieś tam będzie, ale czy ona dojedzie, tak. No i przede wszystkim gospodarka, o której powiemy w oddzielnej części. No co tu się będzie działo, słuchajcie, co tu się będzie naprawdę działo? Ściąga się podobno półtora, przepraszam, pół miliona Polaków do Polski samolotami, <grywa> którzy jeszcze tydzień temu, coś kolarzy, jechali do Hiszpanii. No. <grywa> przepraszam, no co za debilizm, ludzie, naprawdę, naprawdę, no żeby je jeszcze jechać na wycieczki tydzień temu, dwa tygodnie temu. Ja muszę powiedzieć z pewną taką ponurą satysfakcją, że już miesiąc temu mówiłem ludziom, że nie jeździ. Bo nie wrócicie i to się sprawdza. Mówiłem oczywiście, że nie będzie euro i euro nie będzie, bo UEFA już ogłosiła, że nie będzie, że zatrzymuje przygotowanie. Nie będzie olimpiady też, bo się gdzieś takie To jest oczywiste: nie będzie olimpiady. Tu wszystko stanie. Tak? Zresztą sportowcy mówią, że wybuchła już jedna bomba atomowa dla sportu, teraz będzie druga, jak nie będzie olimpiady. No bo to będzie prawda: nie będzie olimpiady. To jeżeli jesteś sportowcem, zapomnij. Nie takie rzeczy się tutaj jeszcze będą działy. Zamknięto granice na pałę, chociaż znowu gdzieś tam kierowcy jechali i powiedzieli, że niby zamknięte, ale oni przejeżdżają, nikt nic nie sprawdza. I zrobiono to w sposób dramatyczny. Czy można było to zrobić luźniej? Czy w ogóle trzeba było zamykać tak wszystkie te shopping-mole sklepy? Może jednak trzeba było to robić na przykład jakoś tak po kolei, albo stopniowo, albo na przykład, no bo. Ludzie i tak nie chodzą po sklepach, więc i takich by tam dużo nie było. A przecież mamy tutaj podstawowy problem gospodarczy, który stanie się wkrótce i już się stanie, jeżeli to do ludzi nie dotarło, takim problemem, można powiedzieć, kluczowym tej epidemii. No właśnie, widzicie, słyszycie, biorę kolejną kartkę, i teraz chciałem parę słów o gospodarce. Parę słów. No właśnie. Muszę powiedzieć, że no właśnie, chodząc po tych ulicach, widzę wszystko zamknięte handel, transport, usługi wszystkie. No, możecie też część z Was słucha widzimy się gdzieś tam na portalach, przecież cały ten biznes eventowo-konferencyjny, usługowy, no to przecież to wszystko padło, znikło. Ludzie stracili środki do życia, de facto, tak. I co teraz? Hm. Co teraz? Czy ktoś się na tym specjalnie głęboko zastanawiał, czy taki gwałtowny shutdown do, do czego to prowadzi? No i to jest może ewentualnie jeden z, argument, z argumentów takich naczelnych, gdzie ja jestem w stanie zrozumieć Wielką Brytanię, ale to też jest wiecie tak, no Wielka Brytania to jest kraj, który strzelił sobie w obydwa kolana Brexitem i teraz kładzie się na torach, żeby opatrywać sobie na torach szybkiej kolei miejskiej, żeby opatrywać sobie właśnie tą swoją strategią przetrwania tego koronawirusa, i oni pewnie, ale oni sobie zdają sprawę z efektów gospodarczych. Efekty gospodarcze już widać. No, rząd mówi, że. Że będzie spowolnienie. To nie będzie spowolnienie. W Chinach mamy, chyba, zdaje się, zerowy. Nie mamy tu dokładnych danych, zerowy będziemy mieli wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale. Wyobraźcie sobie, no dlatego to sieć zaczyna być sprawa też geopolityczna, co jest jeszcze inna sprawa, bo też ostatnio, nie wiem czy ktoś zauważył, e, mamy taką wojnę cenową między Arabią Saudyjską, e, między OPEC a Rosją, która chciała tam, e, no właśnie, sobie powojować cenowo, ale to spowodowało, że Arabia Saudyjska się zwiększyła wydobycie w efekcie cen ropy, spadły o prawie 30%. Co mogłoby i cieszyć, ale nie wiem, czy wiecie, że budżet rosyjski się chyba dopina a to jest kraj, który jedzie na tych wszystkich surowcach naturalnych na ropie naftowej gdzieś tam chyba powyżej 40 dolarów za baryłkę 40, 42. No właśnie, i teraz słuchajcie, im się budżet przystał dopinać. Hmm. Co to oznacza? Doświadczenie uczy, że yy, miłościwie panujący car yy, Władimir Władimirowicz, yy, a on tam ostatnio, nie wiem, czy słyszeliście, za, za, zapewnił sobie dożywotnie de facto panowanie, nie wiadomo dlaczego się nie nazwał po prostu carem. Yy, no on ma w zwyczaju na kogoś tam później napadać. No jak. Jak trwoga, to napadamy. No, to jest niepokojący kolejny taki czynnik, i różne zresztą takie się pojawiają, właśnie też śledźcie to. Będziemy też o tym mówić, geopolityczne efekty. No, wracając więc do zerowego wzrostu gospodarczego w Chinach, wszyscy zaczynają teraz mówić, że te łańcuchy dostaw gdzieś tam zakotwiczone w Chinach to też trzeba zmienić. Chiny grożą staną, że nie będą jakichś środków do produkcji leków dostarczały, etc., etc. Więc co się będą, no świat się zmieni, to jest prawda, nie do poznania. I teraz w Polsce wzrost gospodarczy? Jak? Widzicie, co się dzieje za oknem? Wzrost gospodarczy z czego? W Polsce nie będzie żadnego wzrostu gospodarczego, tak zresztą jak w innych krajach.